Cześć. Dzisiaj chciałbym ten filmik poświęcić wczorajszemu świętu uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucji, po której nastąpiły rozbiory Polski, a aktywny udział w tych rozbiorach brał oczywiście Kościół i Watykan. I tutaj małe przypomnienie dla wszystkich tych, co mają krótką lub bardzo wybiórczą pamięć. Kościół uznał Konstytucję 3 maja za zamach stanu. Kler obawiał się, że Polska pójdzie wzorem Francji i odbierze Kościołowi majątek i przywileje. Natomiast zaborcy gwarantowali Kościołowi nienaruszalność. I o tym trzeba pamiętać. I nie wiem, czy wy kojarzycie, bo ja tego nie kojarzę, ale tutaj narodzi się pytanie, czy Kościół katolicki w Polsce przeprosił naród za swoich dostojników i swoją postawę wobec Konstytucji 3 maja. Dla mnie wszystkie obecne msze za pomyślność ojczyzny to jest po prostu szczyt bezczelności i obłudy Kościoła katolickiego. Do tego dołożymy na przykład stanie ponad prawem, gwałty, wysysanie państwowej kasy, obrażanie tych, którzy myślą i czują inaczej niż życzyłby sobie tego Kościół jako instytucja. Szczucie na ludzi przeciwko sobie, szczucie na ludzi o innej orientacji, niewyobrażalna arogancja i pycha i buda. Nie wiem, pewnie coś pominęłem, bo tak naprawdę to sporo tego burdelu się narobiło. Historia Konstytucji 3 maja to opowieść o tym, jak prozachodni modernizatorzy chcą unowocześnić państwo i uczynić je sprawnym, prawnym bardziej sprawiedliwym, no ale zostali pokonani przez promowskiewskich tradycjonalistów i oczywiście z Bogiem na ustach i mitami w głowie. I tutaj do was pytanie, czy coś wam przypomina to z dzisiejszych czasów? I do zdrajców narodu z tamtego okresu można spokojnie zaliczyć Kościół katolicki. Bo jak wspominałem, Konstytucja 3 maja z 1791 roku została przez Kościół uznana za zamach stanu, bo kler bał się, że Polacy nie poprzestaną na Konstytucji i pozbawią wszelkich funkcji państwowych, zlikwidują przywileje kleru, położą rękę na jego majątku. Dlatego prymas Polski Poniatowski poprosił o interwencję wojskową carycę Katarzynę II. Papież Pius IV dał Rosji zielone światło do wojny z Polską i do jej rozbioru. I o tym też powinniśmy pamiętać. Powiem wam tak, patrząc na wydarzenia w Polsce po 2016 roku, uważam, że niektórzy zamiast 3 maja powinni obchodzić rocznicę Targowicy. PiS wyciera sobie gębę Konstytucją 3 maja, a bliżej PiSowi jest tak naprawdę do Targowicy. W Konstytucji 3 maja, przepraszam, są takie artykuły, które do dziś PiS ma w głębokiej pogardzie. Na przykład świeckość państwa, równość i tolerancja. To dla PiSowców są obce słowa, obce zapiski. PiS, obchodząc święto uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku, jednocześnie kompletnie nie szanuje obecnej Konstytucji. Gdy słyszę ten napuszony ton dudy, te puste słowa, te wieńce, salwy, obchody,
to jakbym widziała pogrzeb dzisiejszej konstytucji i kolejny pisowski taniec na grobie. Tak w skrócie, pisowskie rządy i, nie wiem, poszanowanie polskiej konstytucji mniej więcej wygląda w ten sposób. Policja nie uznaje wyroków sądowych, Duda nie uznaje wyroków sądowych, Obajtek nie uznaje wyroków sądowych, sędziowie PiS nie uznają wyroków sądowych, PiS nie uznaje wyroków sądowych, ani polskich, ani europejskich sądów i trybunałów. Ale za to wychodzi Duda, coś tam klepie o praworządności, konstytucji, którą sam podeptał jak okupant. Na pisowska gawieć się z tego cieszy, bije mu wielkie brawa i jest po prostu zachwycona. I tutaj takie krótkie pytanie do was, moi drodzy. Powiedzcie mi, czy Duda ma moralne prawo obchodzić święto konstytucji, której niejednokrotnie przepisy łamał? Dla mnie to jest oczywiste, że po prostu nie, bo ten człowiek nie zasługuje na reprezentowanie w ogóle naszego kraju, a już nie wspomnę o obchodach święta, tak wyjątkowego święta Konstytucji 3 maja. PiSowcy już nie dwa pokazali, że dla nich konstytucja, może nie sama konstytucja, ale słowo konstytucja jest przydatna, kiedy im to jest na rękę. Patriotyzm, oddanie ojczyźnie, wszystkie te wzniosłe słowa wypowiadają tylko wtedy, kiedy im to pasuje. A kiedy nie pasuje, to po prostu to omijają i tutaj chyba nie trzeba nic więcej dodawać. Powiem wam tak, ja ten filmik specjalnie robię dzień po tym święcie, bo mówiąc o tych osobnikach, których tu w tym filmiku wymieniłem, nie chciałem kalać tak wyjątkowego święta. Dlatego ten filmik jest dzień po. Bo miałem go zrobić na 3 maja, ale pomyślałem, że oni nie zasługują na to, żeby o nich wspominać w tak wyjątkowym dniu dla Polaków. Bo dla mnie ci ludzie zdeptali wszystkie wartości, które są ważne dla Polski i Polaków. I chyba na tym będę kończył ten króciutki filmik, bo nie chciałem, mam kilka tematów, ale nie chciałem mieszać. Chciałem ten jeden temat, tak powiedzmy, w całości zamknąć w tym jednym filmiku. Na koniec oczywiście sucharek dzisiaj taki dla beki, śmieszny, prześmiewczy, żeby nie było też za poważnie. No a ja wam standardowo bardzo dziękuję za suby, komentarze, udzielanie się. Widzę, że subów mi przybywa, że dosyć dużo ludzi mi zasubowało w ostatnim czasie, z czego bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będą aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, w rozmowach, no i w live'ach. A propos live'ów, powiem wam, że na razie idziecie w łeb w tej sondzie, także no ciężki orzech, ale poczekam do czwartku, piątku i wtedy dam wam znać, jak to się zakończy. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabajé más la cocina. Ya aburrí sin la cocina. Ay, ay, ay. Ay, ay. Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. Ay.
¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero me, de lo que gané, me cobraron 20 paelleras a 500 caras, porque viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Hemos llorado los dos. Ya está, tú, no es para tanto, hijo. Así yo no quiero arroz, tú, yo no quiero arroz ni en chino, vamos.